Psalm 78, pieśń pouczająca Asafowy. Słuchaj, ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne. Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi, tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana i moc Jego oraz cudowne dzieła, których dokonał. Związał Jakuba przykazaniami i ustanowił w Izraelu zakon, który nadał ojcom naszym, aby głosili go synom swoim, aby poznało go następne pokolenie, a synowie, którzy się urodzą, znów opowiadali go dzieciom swoim, że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać o dziełach Bożych, lecz strzec przykazań Jego, żeby nie byli jak ojcowie ich, pokoleniem przekornym i niewiernym, pokoleniem niestałego serca, którego duch nie był wierny Bogu. Synowie Efraima, łucznicy, uciekli w dniu boju, nie strzegli przymierza Bożego, a według zakonu Jego nie chcieli postępować. Zapomnieli o czynach Jego i o cudownych dziełach, które im ukazał. Wobec ojców ich czynił cuda w ziemi egipskiej, na polach Soanu. Rozdzielił morze i przeprowadził ich. Ustawił wody jak wały. Prowadził ich za dnia w obłoku, a całą noc w blasku ognia. Rozłupał skały na pustyni i napoił ich obficie, jakby głębiami wód. Sprawił, że strumienie trysnęły ze skały i wody spływały jak rzeki, lecz oni dalej grzeszyli przeciwko Niemu i buntowali się przeciwko Najwyższemu na pustyni. Kusili Boga w sercu swym, żądając pokarmu według woli swojej. Mówili przeciwko Bogu tymi słowy: czy Bóg może zastawić stół na pustyni? Oto uderzył w skałę i wody trysnęły, a rzeki popłynęły. Czy również będzie mógł dać chleb? Czy przygotuje mięso ludowi swemu? Przeto Pan, usłyszawszy to, uniósł się gniewem. Ogień zapłonął przeciwko Jakubowi, także i gniew wybuchnął i przeciwko Izraelowi, że nie uwierzyli Bogu i nie zaufali zbawieniu Jego. Rozkazał więc obłokom w górze i otworzył bramy niebios, spuścił im jak deszcz mannę na pokarm i dał im zboże z niebios. Wszyscy jedli chleb anielski, zesłał im żywności do syta. Wzbudził na niebie wiatr ze wschodu i przyniósł mocą swoją wiatr południowy. Spuścił na nich mięso jak proch, a ptactwo skrzydlate jak piasek morski. Padło ono pośród ich obozu, wokół ich namiotów. Jedli i nasycili się bardzo i dał im, czego pożądali. A gdy się nadal nie wyzbyli żądzy, choć jeszcze pokarm był w ustach ich, spadł na nich gniew Boży i pozabijał najznakomitszych wśród nich, a młodzież Izraela powalił. Mimo to nadal grzeszyli i nie uwierzyli cudownym dziełom Jego. Przeto sprawił, że marnie dokonali dni swoich, a lat swoich w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i skwapliwie garnęli do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy jest odkupicielem ich, schlebiali Mu ustami, a językiem okłamywali Go, bo serce ich nie było szczere wobec Niego i nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i nie wytracił. Często powściągał swój gniew i nie zapłonął całą gwałtownością swoją. Pamiętał o tym, że są ciałem, tchnieniem, które ulatuje i nie wraca.
Ileż to razy buntowali się przeciwko niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu, ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela, nie pamiętali czynów jego ręki, dnia, w którym wyzwolił ich od ciemięscy, gdy czynił w Egipcie znaki, a cuda swe na polach Soanu, gdy przemienił w krew rzeki ich, a potoki ich także pić nie mogli. Zesłał na nich robactwo, które ich pożarło, i żaby, które ich trapiły. Wydał chrząszczom plony ich, a znój ich szarańczy. Zniszczył gradem winnice ich, a sykomory ich szronem. Wydał na pastwę gradu bydło ich, a stada ich błyskawicom. Spuścił na nich zapalczywość swego gniewu, popędliwość, zaciekłość i utrapienie, poczet aniołów zagłady. Dał upust gniewowi swemu, nie ochronił od śmierci duszy ich, a życie ich wydał zarazie. Pobił wszystkich pierworodnych w Egipcie, pierwociny tężyzny męskiej w namiotach Chama. Jak owce wyprowadził lud swój, a wiódł ich jak trzodę na pustyni. Prowadził ich bezpiecznie, tak, że się nie lękali, a nieprzyjaciół ich przykryło morze. Przywiódł ich do swojej świętej ziemi, do góry, którą nabyła prawica jego. Wypędził przed nimi narody, wyznaczył sznurem ich dziedzictwo i osadził w namiotach ich plemiona izraelskie. Oni zaś kusili Boga i buntowali się przeciwko Najwyższemu, i nie strzegli przykazań Jego, lecz odstępowali i byli niewierni jak ojcowie ich, zawiedli jak łuk obwisły. Rozgniewali Go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili Jego zazdrość. Bóg usłyszał to, zapłonął gniewem i zupełnie odrzucił Izraela. Porzucił przybytek w Sylo, namiot, w którym mieszkał wśród ludzi. Oddał w niewolę Arkę Przymierza i chwałę swoją w ręce wroga. Wydał lud swój na pastwę miecza i rozgniewał się na dziedzictwo swoje. Ogień pożarł młodzieńców jego, a dziewicom jego nie śpiewano pieśni weselnych. Kapłani jego padli od miecza, a wdowy jego nie opłakiwały zmarłych, lecz Pan ocknął się jakby ze snu. Jak wojownik, który sobie podochocił winem, uderzył na tyły wrogów swoich i okrył ich wieczną hańbą. Wzgardził namiotem Józefa, a plemienia Efraima nie wybrał, lecz wybrał plemię Judy i górę Syjon, którą miłuje. Zbudował świątynię swoją jak wysokie niebo, jak ziemię, którą ugruntował na wieki. Wybrał Dawida, sługę swego, powołał go od trzód owiec, przywiódł go do owiec karmiących, aby pasł Jakuba, lud jego, i Izraela, dziedzictwo jego. I on pasł ich w prawości serca swego i prowadził ich rozsądnie ręką swoją. Psalm długi, dlatego myślę, komentarz będzie nieco krótszy. Ale bardzo ważne myśli przekazuje on nam i pouczenie. Odpowiedzialność, jaką mamy za kolejne pokolenia, aby przekazywać im Boże prawdy z naszej historii, z historii naszych przodków, z historii Kościoła, z historii też mężów i niewiast biblijnych, o których czytamy na kartach Pisma Świętego. Cośmy słyszeli i poznali, co nam opowiadali ojcowie nasi, tak czytaliśmy w wierszu trzecim. Tego nie zataimy przed synami ich, opowiemy przyszłemu pokoleniu. Chwalebne czyny Pana, moc Jego, cudowne Jego dzieła. Co przekazujemy przyszłemu pokoleniu? Co przekazujemy naszym dzieciom, my jako rodzice, może już nawet jako dziadkowie? Jakie wartości, jakie prawdy? W jaki sposób przekazujemy własne doświadczenia przeżywania Boga, przeżywania wiary w Boga, przeżywania różnych sytuacji naszego życia, i łatwych, i trudnych?
zrozumiałych i niezrozumiałych. Jak ważne są opowiadania rodzinne, opowiadania o tym, czego Bóg dokonał w naszym życiu, jak nas ochronił, jak nas ustrzegł. Jak ważne jest to, żeby opowiadać to naszym dzieciom, aby przekazywać te treści, te prawdy Bożej łaski, miłosierdzia kolejnym pokoleniom. Mamy taką odpowiedzialność. Są tacy, którzy nawet piszą pamiętnik rodzinny, pamiętnik swojego życia, po to, by pewne fakty, które miały miejsce, nie zostały zapomniane, ale żeby były właśnie przekazywane, nawet w formie pisanej. To, co przekazujemy przyszłemu pokoleniu, to jest postawa też naszego życia, styl naszego życia, nasze decyzje, jakie podejmujemy. Młodsze pokolenie zawsze czerpie wzór, przykład ze starszego pokolenia. Tak powinno być i dlatego też winniśmy według tego psalmu przekazywać to, co się Bogu podoba, aby następne generacje, które są, które będą się rodzić, żeby te wartości Bożego Słowa, Bożych prawd, Bożych przykazań były mocno zakotwiczone w ich sercach. Możemy zadać sobie pytanie, jakie mamy znaczenie, jaki wpływ mamy na środowisko, w którym żyjemy. Czy nasze życie jest ewangelizacją, przekazywaniem Bożej miłości, Bożego przebaczenia, Bożej nadziei i prawdy, jaka jest w Jezusie Chrystusie. Ten psalm uczy nas tego. To, co sami usłyszeliśmy, przekazujemy dalej. Kiedy czytamy ten psalm, to zauważamy bardzo dużo informacji negatywnych z życia Izraela. Jak sprzeniewierzali się Bogu, pomimo tego, że Bóg był łaskawy. Bóg dał im przykazania, Bóg pokazał im, jak mają żyć, jak mają myśleć. Bóg też okazywał im swoje miłosierdzie, jak wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Wszystkie plagi egipskie były manifestacją Bożej mocy, również też Bożego sądu. Oni to wszystko widzieli na własnej skórze, też przeżywali, jak Bóg ich wyprowadził w cudowny sposób przez Paschę, przez zabicie baranka, przez krew baranka wyprowadził ich z niewoli egipskiej. A pomimo tego ciągle kusili Pana, ciągle sprzeciwiali się Bogu, wchodzili w bałwochwalstwo, ulali sobie złotego cielca i innych bożków sobie obierali. Również takie rzeczy są opowiedziane w tym psalmie przyszłym pokoleniom. Ku przestrodze, ku pouczeniu. Ale tak myślę, że trzeba mieć cywilną odwagę, żeby mówić, już teraz mówię o nas samych, mówić o własnych trudnych przeżyciach, o naszych porażkach, o naszej nawet niewierności, opowiadać o tym przyszłemu pokoleniu, może nawet naszym dzieciom czy innym ludziom, po to, aby zostali pouczeni. Trzeba mieć cywilną odwagę, żeby o tym mówić. Ludzie najczęściej chwalą się tylko swoim życiem. Nie mówią o porażkach, nie mówią o trudnościach, nie mówią o problemach, bo to wstyd. Ale w tym psalmie widzimy, że właśnie również to jest formą wspominania i przekazu kolejnym generacjom pewnych rzeczy, które mają być dla nich pouczeniem i ostrzeżeniem. Chciałbym, abyśmy mieli w tym też takie wyczucie, bo nie chodzi o to, żeby obnażać cudze grzechy, żeby to, co zostało wyznane, żeby to gdzieś rozgrzebywać. To nie o to chodzi. Jakieś sprawy związane z przeszłością, które mogą być też pewną hańbą. To nie o to chodzi, żebyśmy teraz tym się chełpili. Nie. Ale kiedy mówimy również o swoich porażkach, kiedy mówimy nawet może gdzieś o jakiejś swojej niewierności, to mówimy z perspektywy Bożej łaski, Bożej miłości, którą Bóg nam okazał, że Bóg ratuje, ale wcale nie musimy wchodzić w te same błędy poprzednich pokoleń, żeby Bóg nam okazał łaskę. Bo jakim szczęściem jest żyć w świętości, w oddaniu się Bogu, w posłuszeństwie Bogu, Jego przykazaniom. Ten psalm jest też takim pięknym obrazem Bożej łaski, Bożej miłości, bo po całym opisie tych wszystkich złych rzeczy,
w życiu Izraela. Zakończenie jest takie, że to Bóg przygotował pasterza Dawida, powołał od trzód owiec po to, aby prowadził, aby pasterzował swojemu ludowi, aby ludzi prowadził, aby ludzi zaopatrywał, ludzi chronił, by dla ludzi był przykładem. Dawid jako mąż według Bożego serca, który jest taką zapowiedzią też Mesjasza, Syna Dawidowego Jezusa Chrystusa. Ostatni wiersz tak bardzo też pasuje do naszego Pana, Zbawiciela Chrystusa. On będzie pasł nas w prawości swojego serca. On będzie nas prowadzić rozsądnie ręką swoją. Boże, daj nam wiele mądrości, daj nam wiele też poczucia takiej odpowiedzialności, abyśmy przekazywali Twoje prawdy, Twoją miłość, Twoją łaskę przyszłemu pokoleniu. Abyśmy, gdy nawet potrzeba jest powiedzieć o rzeczach z naszej przeszłości, o rzeczach z przeszłości może naszych dziadków, praojców, to, co było złe, to, co było niewłaściwe, to aby to było ku pouczeniu, ku ostrzeżeniu i ku zachęcie, że Ty wyprowadziłeś nas ze wszystkich niedoli, ze wszystkich trudności, że Ty przebaczyłeś nasze wszystkie grzechy i prowadzisz nas dzisiaj jako arcypasterz Jezus Chrystus drogą prawa, czystości, sprawiedliwości, łaski i miłosierdzia. Dziękujemy Ci, Boże, za to. Będziemy przekazywać dalej Twoją miłość, Twoją prawdę i łaskę w Jezusie Chrystusie. Amen.